Witamy Państwa bardzo serdecznie. To już ostatni nasz styczniowy program. Bardzo szybko zleciał nam ten nowy początek roku 2024 z naszym gościem Rafałem Mościckim. Dzisiaj dzień dobry, Rafale, witam serdecznie. Dzień dobry. Chyba możemy powiedzieć, że to kino pędzi nam rzeczywiście, bo tak ten powoli kończący się styczeń pokazał nam, że to kino chyba wraca, co na ten taki ekspresowy tor. Jest tego bardzo dużo filmów familijnych, bardzo dużo filmów dla młodzieży, dla dzieci. Ostatnio przedpremierowy pokaz Chłopca i Czapli, czyli wracamy do studia Ghibli, dla miłośników anime coś jest. Mamy tutaj duże zamieszanie, bo Miyazaki wraca po jakimś tam czasie i wraca też kino hollywoodzkie, zbliżają się Oscary, więc wszystkie te premiery, które są zasuszone, czekały jeszcze po festiwalu w Cannes, nie pojawiały się, one będą wszystkie wybuchać teraz i wszystko będzie szło w tym kierunku. Wiosna. Bo tak, wiadomo, że niektóre rzeczy już widzieliśmy, jak Barbie czy Oppenheimera, ale teraz trochę niespodzianek będzie, pojawi się Emma Stone w niecodziennej rzeczywistości. Będzie tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Chciałem Cię zapytać o jedno. Mamy polską odpowiedź na Napoleona Ridleya Scotta, bo już tak, drodzy Państwo, właściwie zmierzam do tego filmu, o którym będziemy dzisiaj opowiadać, zwłaszcza, że film z akcentem iście opolskim, no ale wrócę do tego Ridleya Scotta. To oczywiście stawiam tu cudzysłów, jak się domyślasz. No tak, no, ale myślę, że każdy pragnie tego historycznego sznytu i pragnie poznawać postacie historyczne, może nie takie, jakie znamy z podręczników, bo my często bardzo mocno idealizujemy postacie historyczne, nie? Czyli w zasadzie umieszczamy ich na poziomie świętych, bogów i tak dalej, i tak dalej. A to byli zwykli ludzie. Chłopcy walczący na, żołnierze walczący na Westerplatte, to nie byli inteligentni panowie po studiach, uczesani i przygotowani do tego, żeby walczyć, tylko to byli zwykli żołnierze, którzy mieli sobie ten charakter. I tak samo, jeżeli wracamy do Tadeusza Kościuszki, to był niezły, że tak powiem, zawadiaka. Przez to, co zrobił, doczekał się i góry w Australii, i wielu pomników w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że to są takie punkty, które są ważne, kojarzone z nami, no ale my wciąż tego Kościuszkę chcemy poznawać z perspektywy polskiej własnej. No właśnie, bo rozmawiamy, drodzy Państwo, o filmie Kos. W filmie, tak jak powiedziałem, z opolskim bardzo ważnym akcentem. Myśmy już to sygnalizowali jeszcze końcem tamtego roku. Chodzi oczywiście o reżysera tego obrazu, bo może sama historia nie jest, no wiadomo, ci, co interesują się historią, to znają rok 1794, o którym opowiada ten obraz, no ale Paweł Maślona myślę, że warto przedstawiać, bo ty też jako filmoznawca i twórca festiwalu Opolskie Lamy też zwracasz uwagę na opolskich twórców i to no jest pewnie człowiek, który już od lat kroczek po kroczku chyba tak skutecznie pnie się w górę. Tak, no to jest w skali polskiej to jest młody reżyser. Natomiast no, patrząc na to, jak się debiutuje w Polsce debiutuje się bardzo późno. I to jest, myślę, że to jest taka wada troszeczkę. I to jest drugi film Pawła Maślony i myślę, że wszyscy zawsze czekają na ten drugi film, na ten film po debiucie. Atak Paniki zrobił furorę, bo to takie troszeczkę polskie dzikie historie. Film, który na światowym, że tak powiem, forum zrobił furorę. Nagle pojawia się Atak Paniki, widzowie pędzą do kina. No i czekaliśmy długo w skali takiej polskiej na kolejny film Pawła Maślony. Jest to Kos, który pojawia się jako czarny koń na Festiwalu Filmów Fabularnych no w Gdyni. Właśnie. Było to dla Ciebie zaskoczeniem, było. Jednak 4 złote lwy to jest, no ja przyznam szczerze, no wyrósł mi w cudzysłowie znikąd. Myślę, że może to dlatego się stało tak, że zabrakło tam zielonej granicy, bo kto wie, co by się stało, gdyby zielona granica pojawiła się na Festiwalu Gdyni. Takie mieliśmy czasy, taki był klimat w naszym kraju i myślę, że też dużo by się stało, gdyby zielona granica właśnie była polskim kandydatem do Oscara. Myślę, że tutaj z całym szacunkiem do Chłopów, fenomenalnej rzeczy, która się pojawiła w kinach, no to myślę, że tutaj w kinie trzeba z tej perspektywy patrzeć, ale to nie zmienia faktu, że Kos zrobił wielkie wrażenie. Zresztą wspaniała obsada aktorska, nie? Bo mamy Jacka Braciaka w tytułowej roli, mamy Roberta Więckiewicza jako tego alter ego głównego bohatera, które gdzieś tam go ściga i poszukuje. Mamy Bartka Bielenię, mamy Agnieszkę Grochowską, także trochę... I mamy to, co teraz jest trendem, mam wrażenie, w każdym filmie od animowanego po europejskie i światowe, czyli mamy
Jasona Michela, czyli postać tak. Czarnoskórej osoby, prawda? No, ta, niemalże skrojona pod format platform streamingowych, które są, gdzie pewne akcenty muszą się pojawić. No i myślę, że dobrze, bo to film, który opowiada historię w taki niecodzienny sposób, myślę, że on może przykuwać i ściągać widzów, a młody reżyser, którym niewątpliwie cały czas jest Paweł Maślona, może tutaj zrobić nie lada zamieszanie. Bo nie powiedziałeś, bo to jest kędzierzynianin. Tak, Kentucky, Kędzierzyn Koźle. Tak. Także myślę, że to jest tak, że trochę tych reżyserów z Opolszczyzny pojawia się, bo i wcześniej na festiwalu Gdyni Łukasz Grzegorzek z Jackiem Braciakiem film Moje wspaniałe życie z Agatą Buzek. Tutaj mamy Kędzierzyn Koźle, wcześniej Opole i wiele, wiele innych takich akcentów się pojawia i myślę, że czekamy. Wszyscy zachłysnęliśmy się teraz serialem 1670, gdzie mamy kolejnego reżysera z Kędzierzyna Koźla, więc myślę, obok Maćka Buchwalta, także myślę, że Konrada Kądziele, więc myślę, że tutaj bardzo, bardzo się nam zagęszcza świat. I myślę, że jako Opolanie możemy być dumni, że takie rzeczy się dzieją. I z tego, co wiemy od naszych wspaniałych gospodarzy kina Helios, Paweł Maślona pojawi się w Opolu. Tak, drodzy Państwo, to na pewno będzie ogromnie ciekawe spotkanie, które nas już dosłownie niebawem czeka na początku lutego, ale teraz będzie jeszcze coś bardzo ciekawego dla Państwa, bowiem będzie tradycyjnie pytanie konkursowe przygotowane przez naszego gościa. W związku z tym niech Państwo już nadstawiają, jak to się mówi, ucha. A pytanie będzie brzmiało? Tak, no ten, kto nas stawia ucha przez całą naszą rozmowę. Jaki był debiut filmowy Pawła Maślony? Jaki tytuł nosił debiut filmowy Pawła Maślony? Myślę, że z tym pytaniem sobie Państwo bez problemu poradzą. Tradycyjnie czas na seans @czasnaopole.pl. Pod ten adres Państwo wysyłają prawidłowe odpowiedzi. Te pierwsze dwie prawidłowe oczywiście uhonorujemy nagrodami od sieci kin Helios. No i doczekaliśmy się trochę, bo film we wrześniu miał tę taką oficjalną światową premierę, więc to troszkę czasu minęło, zanim ten film... Festiwalową, na festiwalu Gdyni, prawda? To w zasadzie marzenie. Troszkę czekaliśmy na ten film, no i chyba dobrze. Natomiast wracam do tego, że to jest kolejny film, możemy powiedzieć, że rok po roku mamy jedną czy dwie produkcje, które nawiązują do poszczególnych elementów historii Polski, prawda? Począwszy od 1920, 18, oczywiście wszystkich filmów dotyczących postaci też powojennych, bo niedawno przecież był i znakomity film opisujący Piłsudski, ale Pilecki, prawda? I tak właściwie z roku na rok możemy wcześniej powiedzieć, był Wałęsa. Tak, że możemy mówić o tym, że ta historia jest też takim elementem zainteresowania reżyserów. Myślę, że tak i myślę, że coraz częściej w światowej kinematografii i w polskiej, myślę, że to samo zjawisko zacznie się pojawiać. Ona będzie bardzo mocno dialogować ze współczesnością, z tym światem młodych ludzi, żeby zestawiać to w taki sposób. Już są takie konwencje, gdzie film dzieje się na dwóch płaszczyznach, że płaszczyzna historyczna i płaszczyzna współczesna, żeby pokazać to, w jaki sposób my patrzymy dzisiaj na bohaterów z tamtych czasów. Tak, no bo tutaj o fabule nie będziemy specjalnie mówić, no wiadomo, jest to historia... Będzie się czymś zaskoczyć. ...który no, chce wzniecić to powstanie. Jest tam kilka chyba takich smaczków. Jest, prawda? Smaczków, jest fajnie, sprawnie opowiedziana historia, więc myślę, że wszyscy ci, którzy pójdą do kina, nie będą zaskoczeni i nie będą rozczarowani może tym i zaskoczeni tym, że spodziewali się czegoś więcej. Nie, tutaj będzie naprawdę, będzie się działo. To takie na koniec zapytam historyczne kino akcji, bo tak przynajmniej z tego, co mieliśmy okazję zobaczyć, to no, tam troszkę takich, jak sam powiedziałeś na początku, to był taki wirażka. Myślę, że ta akcja będzie płynęła. Myślę, że tak i myślę, że nawet tworzenie takiego kina w polskich warunkach to musi być kino akcji, bo inaczej nie da się, że tak powiem, zbalansować, bo nam daleko jeszcze do efektów specjalnych Ridleya Scotta, aczkolwiek każdy ma swojego Napoleona Bonaparte, a dla Polaków niewątpliwie był to Tadeusz Kościuszko, KOS. No więc właśnie, na film KOS zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Robił to także nasz gość Rafał Mościcki. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Ostatnie styczniowe spotkanie dobiegło końca, a my zapraszamy już na kolejne w lutym.